Ostatnia misja dość ciężka, imba jednostki oczywiście i ja tutaj oczywiście sporo konwersacji, zacznijmy od Stukowa. Ciekawe, jak naród chce wskrzesić tak potężną istotę jak Amon. Myślę, że kluczem są hybrydy. Gromadzą energię psioniczną zergów i protosów, ale skąd wzięliby jej tyle, żeby wskrzesić martwego boga? Ano. Powiedziałeś, że starożytny artefakt Xel'Naga zamienił cię w człowieka. Ale cała moc, którą dysponowałaś jako królowa Ostrzy, co się z nią stało po twojej transformacji? O! Chcesz powiedzieć, że w pobliżu była hybryda, która ją zgromadziła? A potem wykorzystała do... O nie... O nie! Jeśli naród wykorzystał artefakt Xel'Naga w ten sposób, może mieć już dość mocy, by wskrzesić. Ja myślę, że z Amonem będę walczył jako ostatnia misja czy coś. Tajemnica Xel'Naga, o fuck me. W laboratorium dziwne istoty. To znaczy poza hybrydami i zmiennokształtnym złem? To protosi, królowo. Jest ich wielu. Tak. O. Teraz ich wyczuwam. To Tal'Darimowie. Z własnej woli służą Amonowi. Są jego wyznawcami. Wyznają martwego boga. Fuck mi, jeszcze protosi do tego. Co kurwa, Voidreje jeszcze, mama Shipa. Jasne, wszystko przeciwko mnie. Naród osłania się przede mną, ale i tak wyczuwam jego moc. A powiedz mi, nie przypomina niczego, co spotkałam. Ale zniszczyłaś Przedwiecznego. Przejęłaś potęgę Zerusa. To coś zrodzonego z otchłani. Zimnego i pustego, ale tak potężnego, że sprawia ból. Dobra, ADHK? Hybrydy. Ich esencja jest bardzo silna, ale ja nie mogę jej zbierać. Naród je stworzył. Czy myślisz, że jeśli za nim pójdziesz, to ją dostaniesz? On służy panu, który zabierze całą esencję. Mówisz o Amonie? On chyba nie żyje. I dopilnuje, żeby tak zostało. Jeśli żyje, przejmie całą esencję. Zmiany ustaną. O fuck. Będę walczyć. Kurwa, z takiej zwykłej wyprawy się zrobiło niezły Saigon. Twoja moc wzrosła. Obudziłaś w sobie nową kategorię umiejętności. Uuu. Plaga pimiot. Wrogowie zranieni przez Kerrigan ulegają zainfekowaniu. Jeśli zostaną szybko zabici, powijają dwa pomioty. O, a amok szybkość ataku wzrasta z każdym kolejnym atakiem o 15%. Wartość wzrostu szybkości może osiągnąć do 75%. Czas odnowienia i koszt energii umiejętności Kerrigan zostają obniżone na 20%. Albo to, albo to. A cóż by nać plagę pomiotów. Co za złośliwą. Premię do regeneracji życia. Nie mam to z tymi dronami, to na razie nie zmieniam, te piciele są imba. To też jest mega. Nie wiem, czy to nie zmienię na to, bo to już się mi... To jest kijowe, to będzie lepsze. No i wybuch oczywiście zostawiamy, bo to... okej. Okay. Jeszcze Yama. O, misja ewolucyjna znowu, dobrze. Nie chce Batur ze mną gadać, to niech się wypcha. Taliska gotowa do wzmocnienia. What the fuck? To się z mutaliska robi takie coś teraz? O tak, Broodlordy. Broodlordy, to są GG Lordy tak zwane, z podstawki i to jest tak. Nie, no po prostu miód, muszę mieć GG Lordy. Będę ich kończył totalnie, Zerglingi plus GG Lordy. Pff. Czy tam Roach'e zamiast Zerglingów potem można wymienić? Nie, koniec. Mutaliski są niezwykle mobilne, zamiast atakować frontalnie spróbuj wykorzystać słaby punkt przeciwnika. O, jakaś krzywa planeta. Platforma obronna Dominium, Sigma Centauri. W pobliżu zdziczali rządcy szczepu. Wieżyczki przeciwlotnicze do zabijania mutalisków. Bez rządców szczepu impas. O tak. Znajdź rządców szczepu. Zasymilujemy ich esencję i zniszczymy Dominium. Rządcy szczepu. Czyli Broodlordy. No, daj mi tą utaski. Zabij rządców szczepu. Pobierz esencję. O fuck, ja mam ich zabić. Na szczęście one strzelają tylko w jednostki latające. Naziemne. Więc moje mutaliski są po prostu safe. Ha 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 ha.
Dobra, mamy to. Zamieniaj je w Broodlordy. Zasymiluj ich esencję. Więc za mocna jest ta kampania zergów. Po prostu za mocna. Jepse w komi wskoczyły. Jak jajka w ogóle. Dobra, mogę zmienić, tak? Mutaliski mogą przekształcić się w rządców szczepu. Czekają na rozkaz. Done. Ja pierdolę, ile GG lordów. Rządca szczepu wypuszcza pomioty. Atakuje cele naziemne z dystansu. Mhm. Jeszcze więcej? Mutaliski obronią rządców szczepu. Uzupełniają się. Aha, okej. Ja nie podlatuj mutasami, bo mają większy zasięg. Patrzcie to. Okej, GG. Nie! To jest piękne, oni mają tu po prostu zasięgu i możecie tak outrange'ować ludzisko tych teranów, na przykład właśnie jak teraz. O, tylko wikingi niestety kontrują mi to, bo nie jestem w stanie strzelać w górę. Nie! Zabij mi. Jest ich za dużo! Przyślijcie wsparcie! Nope. Nasze jednostki są atakowane. O kurde, jakieś tele są. Posiłki. Nic z tego. Czołgi mają trochę przejebane na... O nie. Kamil jest online. Gregor, co się dzieje? Odszaleli. Nie, no tak nie jest. Forteca planetarna zniszczona. Platforma zabezpieczona. No, GG. Może zaznaczyć do Kamilka, że skaczące. Świat zaopatrzeniowy do skaczące zryglingi są imba. Banelingi. To wrak transportowca. W środku kryształ Jorium. Jorium. Jorium przydatne do eksperymentów. Wzmacnia potencjał psioniczny. Trzeba zdobyć. Te Broodlordy są z tego co... Znaczy, ukończono na pewno są w dodatku. Badania esencji pierwotnych. Stworzona nowa odmiana. I żmije właśnie żmije też są w multiplayerze. Gotowy do ataku. Broodlordy w multiplayerze są i żmije też są w multiplayerze. Jednostki właśnie z fabularnej części, które są w multi, bardzo przydatne. Mogą właśnie tak czołgi tak wyciągać, tak hops. A zresztą zobaczycie, co to jest na D. Znaczenie strategiczne. Dokładnie. Porywa cele, przyciąga do siebie patrz sojuszników i wrogów. Na drugi brzeg rzeki, przeciągnij tam nasze aberracje. Czekajcie, bo nie ogarniam. Aha! Ol, mogę to przyciągać. Wykryto czołgi oblężnicze. I żmijów. Przyciągnij w zasięg aberracji. Przyciągłem. To jest kozackie. Patrzcie, jak to z daleka można hopsać. Hops. Je, jeszcze ma na sekundę ogłuszony ten. Jaki to jest kozackie. Boom. Ale nie, tak wolę Broodlordy. Są bardziej imba. Myślę, że wiele osób zrobiło taki wybór bardziej. Wydziela paraliżujący obłok. Wrogowie nie mogą atakować. Tak, puszcza się taki rozwalić ten bunkier pas i wtedy oni nie mogą atakować. To też jest imba. O, drzewko zniszczyłem. Ops. To ich ostatnia linia obrony. Wchodzicie i zabijacie. Co jest na C? Coś na C mogę robić. Aha, C to jest pochłonięcie, właśnie. Ojej, musimy kwas. Boże, wszedł. Nie, żmijami muszę tych wciągnąć. Nie tym! Oh my god, tego nie ogarniam totalnie. Puśćmy te kwasy. Ostatni żmij mi został. Nie, dwa mam jeszcze.
Uf, ogarnąłem. Kryształy Jorium. Ładunek Jorium zabezpieczony. Właśnie wie, to w jedynce te żółte kryształy zbieraliśmy tam w takiej lawinowej misji. Wracam do jamy erupcyjnej. Lawinowej. Tak, nie, lawowej, Boże. Się język dzisiaj plącze. Przekształcenie mutaliska. Nie, jest oczywiście rządców szczepu. I tam trzeba było spierdzielać Command Center co jakiś czas, bo i z SCV-kami, bo się podnosił poziom lawy i było GG, jak ci spaliło wszystkie SCV-ki. Spróbuj przewidzieć następny ruch przeciwnika, aby skutecznie skontrolować jego następny atak lub taktykę obronną. No, staram się cały czas to zrobić. Dobra, jedźmy z misją. Naród to pradawne istoty. Dobra, czas zabić Naruta. To jest chyba ostatnia misja na tej planecie. Jedynie Stuków może dezaktywować świątynię. Tak, to trochę tak źle logicznie ma. Jedynie Stuków może dezaktywować świątynię Xel'Naga. Jeśli zginie w walce, zostanie ożywiony w głównej wylęgarni. Oh my gosh, czyli jakaś jednostka, która się respi. Fuck, i znowu jakieś zajmowanie punktów w takim razie. Ale mamy nowe skille na Kerrigan. Jest potężniejsza, mam już 50 level, nie wiem, to jest max 70 czy ileś tam. Mniejsza. Więc myślę, że damy radę. Będziemy maksować. Nie, Broodlordy bym sobie zrobił, bo są mega mocne. Mega mocne. O! A, to co to są teraz? Jasne. Jebani wyznawcy Amona. O, patrzcie, jest pasywka nawet na filmiku, na kascence. Oj, Rusek ze mną idzie. Szkoda, ultralisk by się przydał. Wódka by się przydała. Organizm Stukov nie rozumie. Śmierć nieważna. Ważna tylko esencja. O tak, ultralisk odtworzony. Szczytowe osiągnięcie ewolucji zerków. Ale w multiplayerze mieli mieć takiego aktywa, że się tak pod ziemię zakopują, wyskakują tak w spodniej. Fu! Ale chyba wyjebali go. Musimy znaleźć bezpieczną lokalizację dla skupiska. Nie, zielone archony. Potem zajmiemy się narodem. Zielony archon, ciekawe. Tak? Okej, okay, idziemy rozjebać. Zbądźcie się tych fanatyków. Nie, nie mam aktywa. Co tym razem? Ej, kurwa, to jest dość imba. Przejebane jest to ten pasek na tej Kerrigan. Nie znamy granic. Boom, czelaka. Rój podbije wszystko. Znaczy ten. Dobra, mamy miejsce na bazę i pewnie będziemy tam coś znowu. Chcę robić same ultraliski, czy może jednak. Zerglingi, row, czy. Nie wiem, nie wiem. Tak? Broodlordy generalnie bym robił, bo są tak kurwa mocne. Dlaczego Naród zbudował laboratorium na świątyni Xel'Naga? Nic nie wiesz o Xel'Naga. Co on robi? No, Warcraft 3 normalnie, jakieś licze. Co tu się dzieje? Jedna kamehamy się biją. Naród kieruje w twoją stronę strefy nicości. Kontakt z nią oznacza śmierć. No. Lepiej napijmy się wódki, daj spokój. O, facisz, czyli ona będzie... Świątynie wzmacniają jego moc. No Warcraft 3 normalnie nie umarli, też takie świątynie stawiali, hopie. O co tu chodzi? Stukov, idź do świątyń i zniszcz je! Myślałem, że nigdy tego nie powiesz. Dobra, dobra. O, oh fuck, mnie trochę przegrywam. Co ma Stukov? Kordując, zdaj obrażeń wskazanej nosce. Zwija 4 zajmowanych terenów, jednostki. Dobra. Czegoś ci trzeba? Go, go, szybciej, szybciej, koniec, bo nam tutaj te Kerrigan rozjebie. Świątynia znajduje się tutaj. Zniszczmy ją. Go, go, go. Pośpieszcie się! Strefa nicości zbliża się do mnie! O, oh my gosh. Jak nam tu idzie? Go, go, go! O, oh, fuck, mnie oni tu stoją na respie.
Skieruję energię psioniczną do tej świątyni, ale to trochę potrwa. Ja pierdolę, wszystkich trzeba bronić. Nie śmiesz plugawić świątynię naszego Boga! Zniszczymy cię! Muszę się skupić, ale nadal mogę używać moich mocy w walce. Fuck! Nic mi nie idzie! Bądźcie czujni! Zbliża się hybryda! Zabiłem tych typów tu? Nie. Fu! Kurwa, powalczył. Oh my goodness. Przegrałem. Mogę przeszreć pancerz hybrydy korodującym rozbryzgiem. Na razie to ty kurwa chuja możesz zrobić. Musimy tutaj... Potrzebujemy więcej wyspanu. Ja pierdolę, roczą się zrobić, więc są mega mocne. Spire mam za mało tego. Zerblingi. A, Jesus, muszę poczekać, się skrzesi ten typ. Ile jeszcze? Aleksiej. O, pasek mi się... Normalnie... Nie wiem, no. 200 mana na tego. Majne fresę. Mam trochę zerglingów, ale to jest malutko. Róbmy tutaj hatch po prostu, tak? Szybko, rozwalcie to tu, potrzebuję bazy dodatkowej. Tyk, dawaj ci tu. Gdzie jest ten Rusek? Jesteś, Rusku? Dawaj, bo trzeba pocić tutaj. Roacha dorabiaj. Jeszcze tak. Fuck, nic mi nie idzie w tej grze. Jebany, tu jest jeszcze jeden gaz? Oh my goodness. Centrale. Drony. Oczyść swój umysł. Koniec. Spróbujemy, może się uda. Oh my goodness. Jaki typ jest mocny. Dobra, stańcie tu i czego bronić, kurwa. Dimitr. Ładuj to. Śmiesz plugawić świątynię naszego Boga! Zniszczymy cię! Zakupiemy sobie ultraliska, to może się wyleczy szybciej. Potrzebujemy więcej minerałów. Oh my goodness, ci mnie cały czas atakują. Fuck, mikrymy to. Dimitr, pomóż mi. O, Jezus Rynys. Co robi, jak nie więcej minerałów? Dobra, roachy są za dobre, są roachy jednak. Potrzebujemy więcej minerałów. Czegoś ci trzeba? Potrzebujemy więcej minerałów. Dobra, co jest tutaj? Dobra robota, Stukov. Czuję, jak Naruto pada z sił. Baza protosów, tu coś leży. Sukces, ale tylko chwilowy. Oh my gosh, tu coś jest, jakiś pewnie dodatkowy, jakiś... Oh my gosh. Valdarimowie, zniszcz się ul. Sama nie przetrwa. Więcej minerałów. Stukov. Wyczuwam kryształy, w których naród przechowuje czystą energię psioniczną. Rozjebmy to. Tak, energia jest słabo wyczuwalna. O tak. Są ukryte koło świątyni. Jeśli czas pozwoli, znajdziemy je i zniszczymy. Jakieś apy. Do roachy apy. Dobra, rozwaliłem to. Nie wiem, co mi to daje. Aha, jeden do poziomu Kerrigan. Standard. Dobra, wejście tu smoka. Roachę i dronujemy. Potrzebujemy więcej minerałów.
Więcej minerałów? Nie mam więcej minerałów. A w pistu gazu. Trzeba zrobić spire. O tak. Raz, dwa, trzy do gazu kolejnego. O wie. Oczyść swój umysł. W sumie mi się przyda. Zapewniliśmy sobie zwycięstwo. A, tu muszę postawić tego typa. Aleksi. Stań no tu, ty chłopie, jak cię proszę. Więcej minerałów. Zapewniliśmy sobie zwycięstwo. No. Czegoś ci trzeba? Kurde. Nie może się równać z panem. Szybko, zniszczcie protosów. Zwiększą mi wice. Oh my god. Oh fuck me. O mój Boże, nie mam nic co strzela w górę. Tylko Igor. A nie, mam Queena, okej. Bronić Queena. Cofka trochę pod Igora. Hybryda. Tybi w to latające coś. Co tu się dzieje? Hybryda idzie jeszcze jedna? Ja pierdolę. Jeszcze z drugiej strony idą te! O mój Boże! O fuck me! Droga świątynia upadła! Walczcie ile chcecie. Nie uciekniecie przed losem. Kurwa, mikruj to. Mutacja zakończona. Potrzebujemy więcej minerałów. Ah, Jesus. No i tak teraz z drugiej strony muszę iść. Właśnie. Właśnie. Koniec jest bliski. Nasze jednostki są... atakowane. Dobra, mutaliski. Teraz przypierdolę, to na nie będziesz wiedział co cię jebło, człowieku. Trzy, trzy. Nasze jednostki są... Redron. Atakowane. A, tam atakowane. Roachy są za mocne. Okej, no chciał wykorzystywać, wiecie, te lepsze jednostki, z tego co widzę. O tak. Was zamieniać w brudy muszę. O, fuck yes! Fuck yes! Po świątyni! Nie może upaść! Wykończcie Teldrimów! Kilka hybryd jest w drodze! Kurwa, te kryształy będą się też znaleźć, tylko... Mutasy. Go, go, fajtujcie! Ty Queen w tego lej. Latającego geja. Coś tutaj z tej strony? Aha, idzie ten. Przez środek tu można przejść, dobra. Okej. Okay. Fuck, muszę się cofać zaraz. Będzie Mitra zabić. O, oh, fuck you! Wyłączyliśmy trzecią świątynię. Zostały dwie. Jest coraz słabszy. Walczcie! Fuck, no biją mnie z wszystkich stron! Kurwa! Nasze jednostki są atakowane. A, do dronować muszę mieć. Tyle dronek mi zabili. Jebane Żydy. Mów co ci chodzi.
Dobra, teraz tutaj zrobimy im wejście. Co to na czerwono cały czas miga? Tu coś na czerwono. Aha, tam jest chyba ta hybryda. Ale ja i tak dezaktywowałem tą świątynię, więc whatever. Więcej minerałów. No niech to leczy. To może zostać jako jakieś jakby co defense. Ile mam tych Broodlordów? 3? Tylko. Dobra. Nasze jednostki są. Mam trochę więcej brudów. Dobra, i gdzieś muszą być te kryształy pieprzone. Ja je chcę zniszczyć. Nasze siły powinny się skupić na zniszczeniu świątyń Naruda. Oj tam, nie pyskuj. Ja tu robię wejście. Imba. Dup, 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 dup. Zdrowna decyzja. Nasze jednostki są świątynia. Atakowane. Nasze jednostki są atakowane. Chyba nie. O, fuck me. Dobra, trochę tutaj wyluzujcie. Nasze jednostki są atakowane. Chwila. Bo tu was potrzebuje help. Nasze jednostki są atakowane. Dimitri. Skupisko Uli jest atakowane. Oh my god, nie mam czym tego wybronić. Hydraliski. Nie, no, zrobię mutasów trochę. Potrzebujemy więcej wespanu. Zjebię mu całą bazę i na raz, GG stary. Tak się kurwa chciałeś ze mną bawić. To cię skończyłem! Musi to mutasy? Potrzebujemy więcej wespanu. Nasze jednostki są atakowane. Nasze jednostki są atakowane. Atakuje? Tak, wydaje wam się. Nasze jednostki są atakowane. Dobra, tu mam drugą armię. No, dorobmy tutaj Broodlordów i Zerglingów. Oh yeah. To mi się podoba. To mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Tu gdzieś podejdzie. Jej, bo w zasadzie zaraz ta Kerrigan zacznie przegrywać, ale ja widzę, że jeszcze sporo czasu tu mamy. No i tam więcej wespanu. Zniszczcie ul! You can try. Blisko uli jest atakowane. Nasze jednostki są atakowane. Skupisko uli jest atakowane. Hehehe, cię pocisłem. O kurwa, muszę wracać. Jebany skurwysyn. Nasze jednostki są atakowane. Oh my goodness. Tak. Tak. Dorobmy kupę zerglingów. Oh my goodness. Szybko na przód. Tak, rozumiem. Zrobiam. Kurwa, Aleksja mi fokusuje i jestem fakt.
Alexi. Nie. Dobra. Ciśnięcie. Uff. Rozsądna prośba, no widzicie. Dobra, muszę się zająć jakimś tym. Bo mnie zjebią. Zróbmy tego. Cyk i w tą stronę szybciej. Bo mnie zaraz braknie. Oczyść swój umysł. Przyślijcie posiłki. Dawajcie, dawajcie. Posiłeczki na maksa. Nasze jednostki są atakowane. Kiedy w Alexia trafić, to kurwa trzeba mieć też oko. Dobra, Alexi, stań się już tutaj. Nie, tu musisz to rozjebać pierwszy. Dobra, ten. Koniec jest bliski. Bracia! Strzeżcie świątyni aż do śmierci! O, tu jest jakaś baza. Hybrydy są w drodze. Nasze jednostki są atakowane. Pole minerałów. Go, go, go! Moje jednostki, tyle broodlordów, nie macie szans. Nasze jednostki są. Wy się cofnijcie, a niech te latające napierdalają. Dobra, latający sobie poradzą chyba. Ja pierdolę, tyle tego tu jest. Dobra, ultralisków sobie dorobię. Słoników. Kwarca świątynia upadła, została jedna. Dobra, teraz się Witali możesz ruszyć. Oddawaj mi tutaj. To niemożliwe? To zaraz poczujesz, kurwa, co jest możliwe. Ja się tak rozjebie. Ja pieprzę, to chyba jest tak mocna. Dobra, tutaj widzę, że są te. Czegoś ci trzeba? Na środku coś stoi? Nie, to jest falata. Nie pozwólcie im druzom zniszczyć kryształu! Uff. Potrzebujemy więcej wespanu. Trup wespan. Tak, rozumiem. Zrobione. Roztropna decyzja. Kurwa, mam dwa z trzech kryształów, nie? I nie wiem, gdzie jest ostatni. Ale nie wydaje mi się, żeby tu... Tu nie. Jest chyba gdzieś tu. O, mam kryształ ostatni. Dobrze! O, słoniki moje kochane. Żadnych upgrade'ów tu nie wiem, także trochę się zaspałem. Nie dotykaj artefaktów naszego pana! Ol. Ważnie. Zostały zniszczone. Ich moc należy teraz do roju. Jednostki są atakowane. Fuck, Vital! Kerrigan potrzebuje roju, żeby zniszczyć świątynię Naruda. Dup mu. Atakowanie Taldarimów nie pomoże. Fuck, zginął mi! Ooo, ty kurwa, zemsta będzie słodka w chuj. Fakt, tylko nie mogę. Goni mi jeden ten. Nic, nie wchodzę tam. Dobra, robimy misję do końca. Chodźcie. Oj, zerg mi się zbugował. Tasów może. Goni mi jeden taki cep. Nie mam jak sobie z nim poradzić. Normalnie nie mam. On podszedł tu i zbudował sobie tak. Tu jeszcze gaz leży. O, mogę podnieść. Trochę strasznie zaczyna przegrywać Kerrigan, więc idziemy tutaj zrobić wlot. I bierzemy szybko Ruska i idziemy to tu zajmować, bo będzie chyba ciężko. Idziesz tutaj Rusek. Nie, na Ruska. Nasze jednostki są atakowane. Dobra,
Czegoś ci trzeba. Słucham cię. Okej. Okay. Rusek, zapierdalaj tutaj. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, dawaj. Drałuj. Rause, rause. O. Pam, 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 pam. Czemu nie stanąłeś tu? Ty fajo. No. Nie mam problem z latającymi jednostkami. To ostatnia bitwa. To dawajcie mi ich. Brino. Tutaj nie macie szans. Chociaż kurwa trochę mi cisną te. Dobra, wycof, bo to jest za mocne. Chyba nie mam zasięgu na te jebane hydry, żeby ich kwasem splunąć. To chyba tak, że ich nie bije, póki ludzkach z kwasu nie... O mój Boże. O mój Boże. Nie może być. Ho, patrz się na pasek. A, wszystko wam poginęło. Pizdu z wami. Ha, ha, GG. Skamehama mu, tak jest. Zniknął. Oh fuck. I tyle? Powinna być jakaś cutscenka. O, jakieś drzwi do Mordoru. Udało nam się. Strefa nicości osłabiła Naruta i wystawiła na atak. No tak. A jednak to najpotężniejsza istota, jaką znam. Co zamierzasz zrobić? Zjeść go, zjeść go. Zabić go. Fuck mi cutscenka. O tak. Staw mi czoło, Narut. To koniec. To dopiero początek. Nie wiem, że go wskrzesi. Amon szeptał o tym spoza gwiazd. Powiedział ci o swoim powrocie. Powiedział ci o zniszczeniu, wymieraniu. Komnata trochę taka z Diablo. O końcu wszystkiego. Twój Bóg jest martwy i już nigdy nie wróci. Naprawdę tak uważasz? O fuck! Nie. Sara. Nawet on wzorował paczkę fajek za tym, za rękawem. What the fuck? Nie jesteś Dimen! Jesteś niczym! Jestem wszystkim, co straciłaś. Fuck. Wszystkim, czego nigdy nie miałaś. I tak już przegrałaś. Amon żyje. Niedługo.
zobaczy. O fuck. Co jest grane? Mózg rozjebany. Nie wiesz. Kto w ogóle wymyślił, że wyskoczy z podziemi wielki wąż, na którym zrobi slajd i go kurwa w... dziabnie? Za nie mówiłem. Co to było? Nie, genialna nie. Amon żyje. No ładnie. To się robi super. Królowo, słyszysz mnie? Ja żyję. Ledwo. Zaciągnęliśmy cię z powrotem do Lewiatana. Teraz odpocznij. Zajmę się rojem, aż wyzdrowiejesz. Dlaczego? Dlaczego nie próbujesz przejąć roju dla siebie? Bo nadal mogę się od ciebie wiele nauczyć, królowo. Dosyć. Musi odpocząć i wyzdrowieć. Nie wiem, mózg rozjebany. Zobaczenia w kolejnym odcinku. Masakra.